Witam wszystkich. Chciałem się podzielić informacjami o tym, jak naprawiłem, bo być może naprawiłem sterownik gazu Stack Cubox Basic, w którym miałem kilka problemów. Mianowicie problem, który ponoć występował, a ja go nie zdiagnozowałem i nie zauważyłem, to był problem komunikacji i problemu z przełączaniem na gaz, takim jak brak napięcia zasilania wtrysków gazowych i innych dziwnych rzeczy. Za to u mnie przy diagnostyce w samochodzie okazało się, że problem jest z pracą na benzynie i być może jest to moja wina podczas rozbiórki, a być może coś innego, brakiem pracy na gazie i w sumie w zasadzie tyle. Teraz tak, co w sterowniku znalazłem? Najprawdopodobniej podczas rozbierania zetknęły się prowadzenia tego rezystora z tym rezystorem lub były blisko na etapie produkcji. To doprowadziło do zwarcia między emulatorami wtrysków benzynowych. Stąd problem pracy złej na benzynie. Jak chodzi o zasilanie wtrysków gazowych, odpowiada za to ten przekaźnik. Ja sprawdziłem, przekaźnik był 100% sprawny. Natomiast te emulatory, rezystory emulujące 100 ohmów są przełączane tymi czterema. To są dwoma, ale najprawdopodobniej są dwa podwójne przekaźniki. Są załączane po kolei emulatory, czyli odcinany wtryskiwacz benzynowy. W jego miejsce jest wstawiany rezystor szeregowo z wtryskiwaczem 100 ohmów i dodatkowo układ realizujący dotrysk benzyny w postaci tranzystora, który przywiera ten wtryskiwacz do masy najprawdopodobniej. Tutaj są cztery sekcje, pierwsza, druga, trzecia i czwarta sekcje sterujące prądem i impulsem sterującym wtryskiwacz gazowy. Co do reszty nie wnikałem, natomiast co zrobiłem w tym sterowniku jeszcze, ponieważ dziwne rzeczy były zgłaszane, to przelutowałem sobie procka, oczyściłem sobie go z warstwy zabezpieczającej przed wilgocią, przelutowałem go dookoła i na samym końcu znalazłem coś głupiego, czego tutaj już widać nie będzie. Mianowicie ta przelotka, bodajże ta, aż sobie jeszcze to dokładnie obejrzę, żeby nie skłamać. Nie ta przelotka. Ta przelotka była w tym miejscu oblana dookoła najprawdopodobniej pastą lutowniczą, która tu zaschła, a jak wiadomo, w miejscach takich solder maska na krawędziach padów czy też przelotek, jak i zagłębień, czyli tutaj, gdzie jest wytrawiona miedź, niekoniecznie musi spełniać właściwości izolacyjne i może się okazać tak, że niestety może dochodzić do kontaktu. Było to najprawdopodobniej spowodowane jakimś problemem podczas montażu na linii produkcyjnej. Wyczyściłem to pole też. Sprawdziłem, czy nie miało to być połączone. Okazało się, że nie. Także zostało to wyczyszczone. I w zasadzie tyle. Sterownik przejeździł 3 dni w moim samochodzie. Nie ma z nim żadnych problemów. Teraz tak. Co do składania tego sterownika. Tutaj mamy obudowę albo rozbiórki jego. W tej obudowie, jak widać, są takie ząbki tutaj. Są zatrzaski, które trzymają bezpośrednio to gniazdo. Tam wtyk. W tych miejscach. Raz, dwa i po drugiej stronie trzy, cztery. Także przy rozbieraniu trzeba zwrócić na to uwagę, żeby to wypiąć. Plus dodatkowo jeszcze są dwa ząbki trzymające płytę główną w tych miejscach. Dobra. Przejdźmy do składania tego, bo jest tu jeszcze jedna mała ciekawostka, która kogoś może zmylić. Wkładamy to. Jedną ręką. To niestety ciężko, także chwila. Muszę to złożyć dwiema rękami. Dobra, złożyłem to dwiema rękami. Ważne jest, żeby naciskać w miejscu, gdzie są piny, a nie gdzieś na zewnątrz, dlatego że możemy złamać lub uszkodzić płytkę. I teraz tak, w pakiecie mamy cztery śrubki i dwie takie tulejki dystansowe. Co ważne, te tulejki dystansowe mają być w tych miejscach. Tu niestety to złącze jest uszkodzone. Nie jest to moja wina, ale mają być w tych miejscach. To będę musiał... Jeszcze raz.
te tulejki mają być tutaj. To złącze tutaj jest uszkodzone. Wiesz, ktoś już to wcześniej rozbierał, a być może na etapie produkcji też. Są to tulejki dystansowe, które podtrzymują płytę podczas wciskania wtyczki do sterownika. Także ja sobie to jeszcze tutaj podkleję w tym punkcie, żeby się nie przesuwało. Następnie założymy dekielek, który to wszystko dociśnie i skręcimy śrubkami. Myślę, że już nie za bardzo jest co pokazywać. Istotne jest tylko to, żeby te słupki dystansowe trzymały złącze w tym oto miejscu. Tak jak wspominałem, więcej usterek w sterowniku nie znalazłem. Wszystko działa dobrze, także wydaje mi się, że został naprawiony. Więc w sumie dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć. A podczas skręcania przypomniałem sobie, że zapomniałem jeszcze dodać jednej istotnej informacji. Mianowicie problem z przełączaniem się na gaz był spowodowany ustawieniami tego sterownika. Co ciekawe, sterownik był skonfigurowany do odczytywania obrotów z wtryskiwaczy benzynowych, nie z cewki bądź czujnika położenia wału, czy wałka, najczęściej wałka, co powodowało za każdym razem odczyt minimalnego obciążenia silnika na poziomie 1%. Sterownik był ustawiony do pracy w takim trybie, by przełączał się na gaz przy nieobciążonym silniku, czyli wtedy, kiedy obciążenie go wynosi dokładnie 0. Nigdy taka sytuacja nie miała miejsca w moim samochodzie. Zawsze był to 1%, więc sterownik z automatu nie przerzucał się na gaz. Po zmianie tego ustawienia bezproblemowo zaczął pracować na gazie. Także co do usterek hardware'u, jest mi ciężko powiedzieć, czy aby na pewno one były i na pewno coś powodowały. Na pewno zwarcie tych dwóch rezystorów powodowało problem z pracą na benzynie, jednakże mogło być to powiązane z rozbieraniem tego sterownika, tak jak wspomniałem. W związku z czym można by powiedzieć, że w większym prawdopodobieństwie ten sterownik był sprawny niż uszkodzony. Jednakże dokonałem kilku poprawek, by mieć 100% pewności, że jednak nie było jakichś problemów z lutowaniem, z czymś niestykającym i przez to inne problemy z komunikacją, czy z działaniem sterownika, czy auta na gazie się pojawiały. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie i do następnego.